3 lipca 23 roku. Nowochódzkie krzaczory, a w nich pod lipą suchogrzybek złotopory, podgrzybek złotopory, grzyb jadalny, ale o słabych walorach smakowych. Jest to nowość na nowochódzkiej liście grzybów, która to nie pamiętam. Niemniej będzie zaliczony i opisany jako kolejny grzyb, który rośnie w Nowej Hucie. Suchogrzybek złotopory. Jak widzicie, hymenofor szybko sinieje pod naciskiem. Jedna z cech rozpoznawczych tego grzyba. Teraz go przerwiemy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Grzyba przerwaliśmy. Niestety brak noża. Trzeba sobie jakoś inaczej zrekompensować. Jak widzicie, robaczywy, siniejący suchogrzybek złotopory na nowochódzkiej liście grzybów.